Czy poznamy człowieka, który być może nie jest uważany za dyktatora, bo dyktatorem został na ostatnie kilka lat swojego życia, a przez bardzo wiele lat był po prostu politykiem i wojskowym, ale poznajcie Hidekiego Tojo, dyktatora z Japonii. Już teraz w kolejnym odcinku Bliżej Historii. Tojo urodził się w 1884 roku i pochodził z dumnej japońskiej rodziny wojskowych o bardzo długich korzeniach i bardzo długich i dumnych tradycjach wojskowych. Wojsko fascynowało go podobnie jak jego ojca i jego poprzedników. Uczęszczał do szkoły o profilu, można powiedzieć, wojskowym i fascynował się nie tylko samą armią japońską, ale również armią europejską. W sumie armia japońska była tworzona na wzór armii europejskich, ale mimo wszystko nie była aż tak dobra jak armia europejska do pewnego momentu. W 1905 roku Tojo ukończył Cesarską Akademię Wojskową ze stopniem podporucznika, ale wciąż fascynowały go wojska zachodnioeuropejskie, zwłaszcza wojska niemieckie. Słyszał, że Niemcy, zwłaszcza Prusacy, to doskonali żołnierze i marzył o tym, żeby móc się na nich wzorować i móc ujrzeć ich na własne oczy. I w którymś momencie kumpel Hidekiego polecił mu, że jeśli tak bardzo, bardzo zależy mu na zobaczeniu niemieckich żołnierzy, niech pojedzie i sobie zobaczy. Hideki uznał, że to jest bardzo dobry pomysł. Pojechał do Niemiec, spędził tam kilka lat, był w Niemczech, w Austrii, w Szwajcarii i to, co zobaczył w Niemczech, olśniło go. Machiny wojenne, czołgi, karabiny maszynowe, wielka armia, zdyscyplinowana, dumne tradycje wojskowe całego narodu. Marzyłby pewnego dnia, Japonia stała się taką azjatycką wersją Niemiec, i wzorował się na Niemcach już do końca swojego życia. Wrócił do kraju i zauważył swoją ulubioną, ukochaną ojczyznę w ruinie. Może nie tyle w jakiejś bardzo dużej ruinie, co po prostu w recesji. W Japonii panował jeden wielki burdel, co było spowodowane tym, jak większość sądziła, brakiem słabych rządów. I w poszukiwaniu tych słabych, tych mocnych rządów, jednej silnej ręki, ludzie zwracali się albo ku cesarzowi Hirohito, albo ku armii. Wojskowi dostrzegali w tym samą szansę, żeby dojść do władzy i przeforsować swój program polityczny, ale armia mniej więcej zgadzała się, co należy zrobić. Uważała, że lekiem na biedę i destabilizację w Japonii jest stworzenie potężnego imperium. Na zasadzie, nie mamy surowców, to może podwijmy sąsiadów, którzy je mają. No, nie było to głupie, natomiast armia japońska podzieliła się na dwie wrogie frakcje. Pierwsza z nich po japońsku nazywała się Kodoha i ta frakcja dążyła do wojny ze Związkiem Radzieckim, chciała pokonać Związek Radziecki i odebrać mu terytoria w Azji. Z kolei druga frakcja, Toseha, uważała, że żeby stworzyć imperium i zyskać surowce, można walczyć ze Związkiem Radzieckim, ale najpierw priorytetowo trzeba zaatakować Chiny, bo w Chinach są surowce. Dwie frakcje rywalizowały ze sobą, Tojo był bardziej po stronie tych z Toseha, a Toseha, kiedy zaczęło wygrywać, no to przywódca Toseha zginął w pojedynku z innym oficerem Kodoha. To jest skomplikowane. W każdym razie społeczeństwo japońskie było zbulwersowane, że oficerowie ciechają się nawzajem, a najbardziej zbulwersowany był sam cesarz. Jestem zbulwersowany tą sytuacją. Jest rzeczą niedopuszczalną, aby oficerowie japońskiej armii mordowali się nawzajem. I armia nie może być pokłócona. Jak pokłócona armia ma zbudować imperium,
godne cesarza. Dlatego od dzisiaj postanowiłem zmienić dowódcę sił politycznych i mianować nim silnego, zdecydowanego i karnego człowieka czynu, który zaprowadzi w japońskiej armii porządek. Panie i panowie, powzdani, oto nowy przywódca japońskich sił rządowych. Porucznik Hideki Tojo. Panie i panowie, generałowie, żołnierze, wasza cesarska mość. Chcę mu oznajmić, iż zgadzam się z tym, co przed chwilą powiedział cesarz i jest rzeczą niegodną, aby żołnierze armii japońskiej nawzajem się mordowali. I uprzedzam, że stanę na drodze każdemu, kto dopuści się takiego czynu. Jednocześnie odnajdę spiskowców i osobiście zadbam o to, aby kara ich nie ominęła. Tojo więc bardzo skorzystał na tym, że japońscy oficerowie zabijali się nawzajem i został liderem sił politycznych. Siły polityczne to były siły rządowe i początkowo ich zadaniem, kiedy Tojo przejmował władzę, była po prostu ochrona cesarza. Byli taką osobistą gwardią. W ciągu kilku miesięcy Tojo przekształcił ich coś na kształt hitlerowskiego Gestapo albo radzieckiego NKWD. Japońska tajna policja była postrachem wszystkich Japończyków. Można było wpaść w zasadzie za cokolwiek, wystarczyło być chrześcijaninem, mówić, że nie warto prowadzić wojen. Zabijano chrześcijan, obcokrajowców, pacyfistów, przeciwników politycznych. No praktycznie każdy mógł obawiać się o swoje życie. Ale Tojo bardzo dobrze wykonywał swoje zadanie. Cesarz był bezpieczny. Podziwiał talenty przywódcze 40-paroletniego wtedy Tojo i postanowił w 1935 roku mianować go ministrem, mianować go generałem majorem. Generał major to był taki stopień w japońskiej armii, który zresztą funkcjonuje do dzisiaj. Tojo zyskał awans i jako generał zaczął planować inwazję na Chiny. Inwazja rozpoczęła się w roku 1937 i dzięki pomysłowi właśnie nie Tojo, bo on starał się trzymać trochę z boku odważniejszych decyzji, dzięki innym generałom i talentom przywódczym udało się podbić Japonię. To było Chiny. To, że zajęto sporą część Chin, to była zasługa innych generałów. Zasługą Tojo było to, że w Chinach armia japońska dopuszczała się straszliwych zbrodni. Japończycy robili w zasadzie gorsze rzeczy niż Niemcy w Europie, dużo gorsze. I wszystko to jest winą Hidekiego Tojo, który dodatkowo ich do tego zachęcał. Ale cesarz był zadowolony. Cesarz polubił Tojo i w 1938 roku Hideki wszedł do rządu jako wiceminister, a potem właściwy minister wojny. Jako wojskowy w rządzie mógł się wygadać. Był elokwentny, wygadany, konsekwentny. Na posiedzeniach rządu generalnie odmówienia był Tojo. Przeforsowywał kolejne ustawy i był zdania, że wojna z Chinami to dopiero początek. Że Japonia powinna dalej budować imperium i dalej kraść sąsiadom surowce. A za tych sąsiadów uważał kolonie mocarstw europejskich oraz Stanów Zjednoczonych. W 1941 roku zaczął otwarcie mówić o wojnie, co mocno skrytykował obecny premier Japonii, który widząc, że nie ma szans w porównaniu z posłuchem Tojo, postanowił ustąpić ze stanowiska, a cesarz uradowany, że stanowisko premiera jest zwolnione, natychmiast przekazał je swojemu ulubionemu ministrowi, czyli Hidekiemu Tojo. Japończycy, od dzisiaj z poparciem czołowych polityków i z łaski naszego pana cesarza Hirohito
Będę wspierać jego wysokość w rządzeniu Japonią jako wasz nowy premier. I chciałbym również zaznaczyć, że powierzoną mi funkcję wykorzystam właściwie. I pomimo iż są duże napięcia pomiędzy nami a państwami europejskimi i Stanami Zjednoczonymi, w mojej kandydaturze zrobię wszystko, aby położyć temu kres. Dziękuję. I tak oto Hideki Tojo w 1941 roku został japońskim premierem. I jako japoński premier miał jeszcze większą władzę i postanowił zrobić coś naprawdę sadystycznego. Wykorzystać swoją władzę do walk w Chinach. Może to nie jest jakieś bardzo sadystyczne, ale ciekawe jest to, o jakich walkach my teraz rozmawiamy. Japończycy nie zajęli całych Chin, tylko większość wybrzeża i próbowali dalej kierować się na zachód. Ale komunistyczna partia chińska organizowała partyzantkę, która skutecznie powstrzymywała armię japońską. Tojo postanowił więc wymierzyć główną machinę wojenną Japończyków, zgromadzić ich w jedną taką pancerną pięść i tą pięścią uderzyć no właśnie nie w partyzantów, tylko w cywilów, którzy ich wspierali. Jeśli ktoś był podejrzany o wspieranie partyzantów, to od razu ponosiła odpowiedzialność za to cała jego wioska. Japończycy stosowali z powodzeniem taktykę, którą Tojo nazywał taktyką trzech wszystkich. Czyli pal wszystko, łup wszystko, zabijaj wszystkich. Ogólnie to przez całą II wojnę światową, w wyniku nie tylko tej strategii, ale również innych zbrodni, jakich dopuszczała się japońska armia, z rąk Japończyków zginęło około 30 milionów Chińczyków. To dwa razy tyle, ile Niemcy zabili ludzi w Europie, wliczając w to te wszystkie obozy koncentracyjne, łapanki, masowe egzekucje, żołnierzy na frontach wojen i tak dalej. Więc Hideki Tojo był bardzo złym człowiekiem, ale postanowił dalej być złym człowiekiem i dalej dążyć do celu. W 1941 roku uznawał za wrogów europejskie mocarstwa kolonialne i Stany Zjednoczone. Z tymi ostatnimi zamierzał toczyć wojnę i spodziewał się tej wojny w zasadzie od 1939 roku. Ale ta wojna nie była jakoś taka, no jakoś nie chciała przyjść, odciągała się, więc Tojo stwierdził, że sam wywoła tą wojnę. I oczywiście oficjalnie pokojowy premier Japonii robił wszystko, aby zachować pokój. W praktyce jednak przygotowywał się do tego, aby unicestwić Amerykanów na Pacyfiku i 7 grudnia 1941 roku zerwał z wszelkimi pozorami i postanowił zaatakować z zaskoczenia amerykańską bazę Pearl Harbor. O ataku na Pearl Harbor każdy praktycznie słyszał, więc nie będziemy się tutaj dokładnie w niego zagłębiać. Bo dużo ciekawsze jest to, jak Tojo uzasadniał swój atak, bo generalnie Japończycy uderzyli nagle, bez ostrzeżenia, bez wypowiedzenia wojny, a wcześniej byli sojusznikami Amerykanów, więc jak to wyszło? No generalnie Tojo wyszedł z założenia, że o co Amerykanie mają pretensje? Przecież nie trzeba wypowiadać wojny, Japonia nie musi wypowiadać wojny, bo chyba samo to, że Japonia rozpoczyna wojnę, jest oczywiste, że Japonia wypowiada wojnę. No to było trochę niezgodne z zasadami, ale element zaskoczenia owszem był po stronie Japończyków i posłuch Tojo był bardzo duży. W 1942 roku postanowił wykorzystać to wszystko, ostatecznie skonsolidował swoją władzę i postanowił przeprowadzić zamach stanu, obalając wszystkie kluczowe urzędy w państwie. Był ministrem wojny i premierem. Teraz był też ministrem spraw wewnętrznych, skarbu, wojska, wojny, ministrem w zasadzie wszystkiego. Był istnym dyktatorem, obniżył poziom cesarza i władzę, jaką sprawował cesarz, do stanowiska niemal reprezentacyjnego, czyli zrobił to samo co Mussolini we Włoszech i został dyktatorem. Japończycy, wspieraliście mnie, kiedy zostałem przywódcą wojsk politycznych i wspieraliście mnie, gdy zostałem waszym premierem. Wspierajcie mnie i teraz.
A obiecuję wam, że tak jak wcześniej dbałem o wasze interesy i robiłem wszystko, co w mej mocy, by żyło wam się dobrze, zrobię to również nadal. Państwa europejskie i Amerykanie zarzucają Japonii to, że jest imperialistyczną potęgą. Ale jak można zarzucać Japonii imperializm? To podłe oszczerstwo, wypowiadane z ust każdego Europejczyka, Anglika, Holendra, Francuza, czy każdego Amerykanina. Nienawidzę takich oszczerstw. Jak można w ogóle zarzucać Japonii imperializm? Jeszcze to bezczelne. Robią to dla zysku. Przecież fundusze, jakie Japonia pompuje w rozwój niedorozwiniętych Azjatów, są dużo większe niż zyski, jakie kiedykolwiek w historii tego kraju otrzymamy. I zarzucają nam imperializm? Osobiście zadbam o to, aby to podłe oszczerstwo zostało uciszone. A jedyny sposób na to uciszyć tych, którzy je wypowiadają. Właśnie dlatego każdy mężczyzna, każda kobieta i każde dziecko tego dnia musi nastawić się na to, iż Japonia jest w stanie wojny ze Stanami Zjednoczonymi. I w zasadzie został tym dyktatorem na ostatnie lata swojego życia, więc możemy już dokończyć tą historię. Wojna nie toczyła się po myśli Japończyków i bardzo szybko okazało się, że Ameryka i alianci jednak ją wygrają. I w 1944 roku, 22 lipca, czując, że coś jest nie tak, Tojo był najbardziej nienawidzoną postacią w kraju, szykowano na niego zamach, odbyła się nieudana próba. Postanowił dla własnego bezpieczeństwa ustąpić ze stanowiska, ale było już za późno. 2 września 1945 roku pokój, bezwarunkowa kapitulacja, jaką Japończycy podpisali na pokładzie amerykańskiego pancernika Missouri, zakończyła II wojnę światową. To była całkowita porażka Japonii i całkowita porażka Hidekiego Tojo. Tojo próbował niczym samuraj popełnić samobójstwo, odejść w chwale. I tutaj ta jest taka historia, która dla niektórych wydaje się smutna i tragiczna, dla innych żałosna, a dla mnie jest po prostu zabawna. Mianowicie Tojo, chcąc się zastrzelić, zapytał swojego medyka, gdzie dokładnie leży serce. No i ten zaczął coś tam tłumaczyć, ale Tojo nie ogarniał, więc medyk rozpiął mu koszulę i zaznaczył krzyżykiem miejsce, gdzie jest serce. Tojo wyjął pistolet, chciał się postrzelić, ale był kijowym żołnierzem, nie umiał celować, na to już jest chyba przesada. Zamiast w serce postrzelił się w brzuch. Amerykanie w tym samym momencie wbili do jego chaty, pochwycili Tojo, wyleczyli go i doprowadzili do dobrego stanu tylko po to, żeby 3 lata później móc go osądzić i powiesić w Tokio. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Standardowo zapraszam na kolejny już za tydzień. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie kanał Bliżej Historii, żeby być na bieżąco. Jeśli ten odcinek wam się podobał, to zostawcie łapeczkę w górę. Dzięki, do zobaczenia i cześć.